Dzień 389. Dziś sporo aktualizacji z rejonu Doniecka. Tutaj siły rosyjskie próbowały wznowić swoje ataki na Wuchelder. Przygotowali jednostkę szturmową i rozpoczęli atak, by zdobyć przyczółek we wsi przed miastem. Ale ponieważ Ukraińcy szeroko wykorzystywali pociski RAM do zdalnego zaminowania terenu, rosyjskie pojazdy opancerzone eksplodowały, nigdy nie docierając do wcześniej wyznaczonego celu, wystawiając piechoty na ostrzał. Ostatnim razem mówiłem, że rosyjskie dowództwo zdecydowało się na wymianę brygady morskiej z powodu rozległych strat bojowych i słabego morale i rozpoczęło relokację sił przez Wołnowachę i Mariupol. Mówiłem też, że Ukraińcy przeprowadzili serię uderzeń Heimars, na Heimar transportu z miejsca koncentracji sił. Najświeższe doniesienia sugerują, że te działania prewencyjne dały efekty, ponieważ siły rosyjskie nadal angażują zdegradowane oddziały morskie do prowadzenia szturmów w rejonie Wuchledaru. Jednocześnie niektóre rosyjskie media zaczęły rozpowszechniać zainscenizowane nagranie z udziałem piechoty morskiej, gdzie powiedzieli, że będą walczyć aż do osiągnięcia swoich celów. Jeżeli chodzi o niezainscenizowany materiał wojenny, to widać na nim, że żołnierze ze 155. Brygady Piechoty Morskiej ponoszą kolejną porażkę w kolejnym szturmie na wschodni przyczółek. Ich głównym celem było naruszenie głównej linii obrony i odtworzenie pozycji w pierwszych kilku blokach. Zdolność Rosjan do utrzymania pozycji w tych ruinach jest mocno wątpliwa, gdyż obie strony strzelały ten rejon tak mocno, że zostały z niego tylko popioły. W każdym razie oddział rosyjskiej piechoty morskiej nawet nie zbliżył się do wioski, bo wjechał na minę. Brytyjski wywiad poinformował, że rosyjskie postępy w tym rejonie znacznie spowolniły, ponieważ Ukraińcy z powodzeniem przejęli system remote anti-armor mine, akronim RAM, czyli zdalnie rozmieszczany system min przeciwpancernych. RAM to specjalistyczny pocisk artyleryjski, który rozrzuca miny przeciwpancerne w odległości do 17 km od jednostki wystrzeliwującej. Zauważyli, że Ukraińcy palają miny nie tylko przed napastnikami, ale także za nimi, co powoduje nieład podczas ich odwrotu lub podczas poruszania się po zajętych przez nich terenach. Wygląda na to, że piechota morska na filmie natknęła się dokładnie na ten typ miny, ponieważ byli jeszcze daleko od ukraińskich pozycji i zostali zauważeni przez operatora rosyjskiego drona, który wezwał wsparcie. Rosyjscy analitycy wojskowi skrytykowali nieodpowiednie przygotowanie do szturmów. Mówili, że prawie wszystkie nieudane rosyjskie ataki w tym miejscu były spowodowane eksplozjami min, więc ciągły brak rozpoznania inżynieryjnego w rejonie Wukledaru jest nieakceptowalny. W rezultacie rosyjskiej tak się nie powiódł. Piechota, której pojazd zapewniał osłonę, musiała się wycofać, a wszyscy wewnątrz pojazdu natychmiast ginęli poza strzelcem, któremu udało się wydostać z płonącego pojazdu i dotrzeć do kilku oddziałów, które postanowiły ukryć się w okopach. Ukraińskie ministerstwo obrony zamieściło niedawno zdjęcie dziennika, który zdaje się być rosyjskim pamiętnikiem znalezionym w pobliżu wuchladaru. Pokazuje ogromne straty podczas rosyjskich szturmów w tym rejonie. W pamiętniku wyszczególniono, że w trakcie szturmów w ciągu czterech dni przeżyło tylko 57 z 434 żołnierzy wysłanych do walk, co daje nieco ponad 13% wskaźnik przeżycia. Najnowsze doniesienia ukraińskiego wywiadu sugerują, że siły rosyjskie zaczęły wzywać niedawno rannych żołnierzy informować, ich, że w ostatnim tygodniu marca uzupełnią wydzieloną 37. Brygadę piechoty Zmotoryzowanej do bliżej nieokreślonych działań ofensywnych. Podsumowując ukraiński nacisk na zaminowanie podejść do Wuchledaru w połączeniu z ciągłym brakiem wdrożenia przez siły rosyjskie rozsądnych praktyk w zakresie rozminowywania, doprowadził do rozległych strat i niezamierzonego zwiększenia rosyjskiej operacji ofensywnej. Uderzenie Heimars w odpowiednim czasie w kluczowe miejsca koncentracji sił zapewniły spotękowanie problemów z uzupełnieniem rezerw do tego stopnia. Że Rosjanie zaczęli powoływać rannych do łatania dziur w jednostkach szturmowych. Materiał powstał za zgodą Reporting from Ukraine. Link w opisie. Jeśli materiał się spodobał, proszę o subskrybowanie oraz ocenę w komentarzu. Dziękuję za uwagę i słyszymy się. W następnym raporcie.